Szanowni Państwo, druk nr 433 ponownie referowany. To jest uchwała Rady Dzielnicy w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Rogalskiego w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego z budowanym garażem usytuowanym w części przyziemia budynku na działkach inwestycyjnych, czy to przy ulicy Rogalskiego w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie jest następujące. Proponowany budynek jest przeskalowany we wszystkich parametrach. Zabudowa taka w żaden sposób nie przystaje do jednorodzinnej zabudowy w sąsiedztwie. Również układ komunikacyjny oparty na drogach o niskim standardzie nie jest przygotowany na zwiększony ruch samochodowy, a taki będzie generować z pewnością zamierzone inwestycje. Ulica Rogalskiego to jest w rejonie tam podłącza, czyli w rejonie Julki, gdzie jak się tam wjedzie, to nie wiadomo, którędy wyjechać w ogóle, bo jest labirynt taki, że normalnie trzeba sznurek ciągnąć za sobą albo okruszki. Tak. Ja jedna uwaga do wszystkich, którzy będą głosować na wiele mówić, tam najwyższy dom mają około 2 pięter. No właśnie. Dom, tam nie ma żadnego wypadku. Szanowni Państwo, po kolei. Gaczorek, proszę. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że głosowaliśmy tą gazetkę, tylko była inna nazwa i tam chcieli salon spa zrobić, i żeby wszyscy radni wiedzieli, że teraz jest zmieniona nazwa. Po prostu raz to już było i był już raz. Krzysztof Płaczak, proszę. A propos tej wózeczki, tam jest jeden podstawowy problem w Julia, Andrzej, proszę o ciszę. W wózetce nie jest napisane, jest informacja, że ma być parking podziemny, ale nie jest napisane, jak duży ma być ten parking, jaki ma obszar pod inwestycją obejmować, więc to jest, myślę, taki brak, który trochę wyklucza możliwość wydania wózetki. A co do samej koncepcji budowy tam jakiejś inwestycji, no to nie jestem przeciwnikiem, bo to się wpisuje w zabudowę otaczającą, no alternatywnie nie będzie, no ale... Zapraszam do mnie. Ale bo my mówimy teraz o prawach budowlanych. Ale to są chyba ale on musi tak imię razem. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze coś do projektu uchwały chce dodać? Prostowanie pomyliło mi się budżet. Szanowni Państwo, właśnie zmierzajmy ku prawie, więc czy ktoś jeszcze jakieś ma uwagi? Jedna uwaga odnośnie Rogalskiego w tym momencie. Teraz raczej wydaje mi się, że ważniejsze byłoby, żebyśmy zapewnili całej ulicy Rogalskiego oświetlenie, a nie blok na końcu Rogalskiego. Ale myślę, że ciężko będzie do tego samego inwestora. Rozumiem, że wyczerpaliśmy już. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proponowanych zmian? Dowcip się proszę, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, no muszę się uspokoić. Muszę się obudzić. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.